No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj co czas na zdemontowanie tego przewodu ze spowarki. Przewód spowalniczy, zwał jak zwał. Jest to oczywiście fan, który otrzymałem właśnie w paczce od Centus TV, także pozdrawiam się przyjacielu. Temat świeży, podobno w przewodach dużo miedziuchy, nie demontowałem tego nigdy. Miedziucha zapełni nasze zielone wiaderko, jest już też pierwszy rzut oka mosiąc, to też jest miedziana ta końcówka, ten palniczek. Także zważymy sobie to zaraz, ile ten przewód waży. Mam dwa takie przewody, to była sugestia, po prostu jeszcze tego nigdy nie domontowałem, ale że właśnie przeciąć, tu ponacinać, nie skurować i ten wąż, te przewody miedziane po prostu nam wyjdą z tego. Tak więc wrzucamy na wagę, zobaczymy, ile to waży. Jak jest nasza waga, odpalimy, jakoś tego węża ułożymy. No 4,5 kg. 4,5 kg. No zobaczymy, ile wyjdzie z tego wszystkiego. No sami jestem ciekaw. A więc tak, zabieramy się oczywiście za demontaż przewodu, za rozbiórkę tego wszystkiego. I przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Centus TV. Także wielkie dzięki i zapraszam na seans.
No i tak, ja już po demontażu. Ha! No, fajnie, fajnie. Nie obyło się bez szlifierki akumulatorowej. Dobrze się sprawuje. No co miało tak łatwo wyjść, no jakoś mi się to nie udało. Ale tak żeście widzieli, pociąłem sobie to na kawałeczki, także udało się wszystko ładnie wydobyć. I co my tu mamy, cóż my tu mamy? Wiadomo, sporo złomów. I tak jest, pewien sprężyny stalowej, która była wewnątrz przewodu. I temu też ten przewód tak się zawsze nam zawijał. Pewno przez te swoje lata pracy też tak na okrągło gdzieś był zawijany, zwijany i tak to się tak szpanowało inaczej. No ale nic, mamy tu jeszcze dalszy ciąg złomu, taką dużą sprężynę, różne takie metalowe elementy, kabelki oczywiście, które sobie zostawiam i się z nimi w domu bawię. No i tutaj na tacy podano, patrzcie, tyle musiądzu żółtego, tutaj miedziucha, miedź kawałkowa i oczywiście tutaj ta linka z miedziana pójdzie jako miks. No i co? Wyciągamy wagę, bierzemy się za podsumowanie i zobaczymy, ile to wszystko jest warte. No i tak, mamy naszą wagę, włączamy. I co? Zabieram się za ważenie. Zaczniemy oczywiście od złomu. Tyk. Zrobić, a tak to zwiążemy. Może wytrzyma. Tak jest. 505 gram złomu. Ja liczę po złotówce. Tak zapisujemy. Mamy 51 groszy. I złom trafia do złomu. To teraz mosiąc żółty, to źle waży, masz 330 gram, sam ten pali. I tak, mosiądu żółtego mamy 580 gram, fajnie, super, po 21,40 w dniu dzisiejszym na Metaleo, fajna cena, za ten mosiąd żółty 12,41, zapisujemy, już mamy w sumie 12,91. I mosiądz żółty trafia do wiadereczka z mosiądzem żółtym, także tego nam się coraz więcej zbiera. Ten mosiądz mamy załatwiony. Teraz co? Miedź kawałkowa. Ja to zaliczę do miedzi kawałkowej. Ja to tak wysyłam do Metaleo, te grubsze kawałki. I tego ile tutaj mamy? 140 gram, 140 gram miedzi kawałkowej, która teraz na Metaleo jest po 31 zł. Tak, i za to dostaniemy 4,34. Zapisujemy i miedź kawałkowa trafia do miedzi kawałkowej. Mam tu taki specjalny pojemnik na takie tematy. A teraz czas na naszą miedziuchę. Naprawdę ta linka sporo waży. Ciężko to wygląda. 860 gram po 30 zł.
i 40 groszy w dniu dzisiejszym. Za samą tą linkę dostaniemy 26,14. Sumujemy i mamy 43 zł i 40 groszy, a więc wielkie dzięki dla sponsora tego odcinka, a więc dla Centusia TV. Wpadajcie też do niego na kanał, będzie podlinkowane, będzie pokazane. I co? Miedziucha trafia oczywiście do naszego wiaderka z miedziuchą. No i dorzucamy. Pięknie się wiader nam zapełnia. Super. I tak, nieraz pytacie, ile już jest w zielonym wiaderku. No to sobie sprawdzimy, ile już jest w zielonym wiaderku. 5 kg 910 gram, no tam 300 gram warte jest, 300 gram waży wiaderko, a więc jakieś 5,5 kg miedziuchy na pewno tutaj już jest. Także fajnie, ja sobie to jeszcze kiedyś ubiję to wiaderko i jeszcze tam dobijemy, pewno wejdzie jeszcze tak do 10 kg, bo tak średnio tutaj się wiaderko mieści. No nic, nie ma co przyciągać, nie ma co gadać, bo został mi jeszcze jeden taki przewód do demontażu, także wiecie ile wpadnie, ja jestem zadowolony, warto zbierać takie fanty. No i co, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie, no to w dół, zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to wspiera kanał Flaming Recycling, zapraszam również do subskrypcji kanału Centuś TV, klikając tutaj tego Centusia, do subskrypcji kanału Flaming Recycling i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj, i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!